Srebrny ołtarz katedry wrocławskiej został ufundowany przez biskupa Andreasa Jerina pod koniec XVI wieku, to 1591 rok, wtedy zakończono pracę przy budowie ołtarza, które trwały, jak wiemy, 3 lata. Wystawiono go za ogromną wówczas kwotę 10 tysięcy talarów. To rzeczywiście była znaczna suma, która świadczy o tym, jak ważne było to dla biskupa Jerina przedsięwzięcie. Ołtarz zdobił katedrę przez ponad 350 lat, blisko 4 wieki. Natomiast te ostatnie 70 kilka od końca II wojny światowej, no niestety przez ten okres wrocławianie już nie mogli go oglądać. A jest to, trzeba jakby podkreślić, jedno z najwybitniejszych dzieł późnego renesansu, okresu właściwie już zwanego manieryzmem. Dzieło, które właściwie nie ma odpowiednika w tej części Europy, jak gdyby, to rzeczywiście, co powstało, jest absolutnym unikatem i reprezentuje jakby najwyższą klasę artystyczną. A dodatkowo przez jakby swoją historię można powiedzieć, że jest też taki zwierciadłem dziejów. W srebrze ołtarza, można powiedzieć, odbijają się losy i Wrocławia, i Śląska. Wiele on w swojej historii przeszedł i wojny, i wielokrotnie był modyfikowany, zmieniał trochę swój wygląd w ciągu dziejów. Niemniej jednak do 1945 roku nieprzerwanie zdobił katedrę wrocławską. Był jedną z największych atrakcji miasta Wrocławia, Dolnego Śląska w ogóle. Wzmiankowany był już w XVII wieku w dziełach opisujących miasto Wrocław jako dziwo, pewien cud taki Wrocławia, który jak gdyby każdy zobaczyć musi, odwiedzający to miasto. I rzeczywiście tak było. I tak by ta historia pewnie trwała nieprzerwanie, gdyby nie jakby tragedia końca II wojny światowej, oblężenie Wrocławia przez armię radziecką, Festung Breslau. To jest taka jakby tragiczna cezura w dziejach ołtarza, która się wiąże bezpośrednio z tym, co dzisiaj tu robimy. Niemieccy konserwatorzy i opiekunowie katedry wiedzieli, że ten cenny zabytek należy zabezpieczyć w związku z zagrożeniem wojennym. Zresztą odpowiednie zalecenia zostały wydane co do tego nawet już w 1939 roku. Niemniej jednak zabrano się do tego tak realnie, można powiedzieć, w ostatniej chwili. No, wydawała się to wtedy jeszcze perspektywa dość odległa, natomiast kiedy rzeczywiście trzeba było ołtarz chronić i demontować, to już się odbywało to jak gdyby przy wtórze słyszalnej artylerii radzieckiej od strony Oławy. Zdemontowany ołtarz w częściach został ukryty w skarbcu katedry, który był też w całości, jego zawartość została już w tych ostatnich krytycznych chwilach oblężenia Wrocławia przeniesiona do pomieszczeń podziemnych pod posadzką katedry. I dzięki temu elementy srebrne, także i skrzydła ołtarzowe zachowały się. Natomiast najbardziej taka dotkliwa strata, która w zasadzie była decydująca, jeśli chodzi o późniejsze losy powojenne ołtarza, to było to, że nie zdemontowano wówczas szafy ołtarzowej, czyli tej centralnej części ołtarza, która mieściła scenę ukrzyżowania. No ona jest także tym elementem nośnym, na którym jakby trzymają się skrzydła boczne. Ona spłonęła podczas ostrzału i bombardowania katedry w pamiętny poniedziałek wielkanocny 1945 roku, kiedy katedra spłonęła, została właściwie niemal doszczętnie zniszczona. Natomiast poza zniszczeniem szafy, tak jak mówię, reszta rzeczy w większości się zachowała. Ale po wojnie nie zdecydowano się na odtwarzanie tego ołtarza. Katedra była oczywiście remontowana i przywrócona jakby do swojej świetności, no ale w efekcie jakby znalazł się tam inny ołtarz pochodzący z Lubina, pentaptyk Zaśnięcia Marii Panny. Natomiast słynny ołtarz Jerina spoczął w zasobach skarbca katedralnego i jakby zniknął, można powiedzieć, trochę ze świadomości Wrocławia. Około 80% tej oryginalnej materii zabytkowej ołtarza Jerina istnieje. I wtedy właśnie pojawiła się ta idea możliwości
rekonstrukcji tego dzieła. No, zachowane jego elementy były po raz pierwszy pokazane na wystawie w Muzeum Narodowym w 2017 roku, tylko te, które istniały, które mieliśmy wtedy do dyspozycji. Ocalały figury srebrne z tego srebrnego wystroju. I to jest też rzecz bardzo ważna. No, nie zachował się napis fundacyjny, wiele drobnych elementów, nie zachowała się część tych ażurowych ornamentów. No tak jak mówię, całej szafy centralnej nie było, natomiast ta jej zawartość tylko się zachowała w pewnej części, bo krucyfiks też niestety przestał istnieć. No i skrzydła malowane ołtarze, to co jak mówię jest ważne, one były przechowywane w Muzeum Archidiecezjalnym. Z tym, że jakby prezentowane jednostronnie, nie było możliwości obejrzenia tych malowideł w całości. Powstała już ta jego centralna szafa, która w tej chwili właśnie jest zdobiona odpowiednio dobraną tkaniną aksamitną. Już jest zrekonstruowana spora część elementów srebrnych, które znajdą się w tych wnękach, prawda, w których kiedyś stały. No wreszcie nastąpi montaż całości, bo ołtarz jest pentaptykiem, to jest ołtarz skrzydłowy, który, prawda, tak jak go w tej chwili prezentuje, wygląda w postaci otwartej, gdzie widoczna jest ta jego srebrna jakby strona, złocone srebro, to jest to, czemu ołtarz zawdzięczał swoją nazwę, bo ołtarzem srebrnym go przez wieki nazywano. Po pierwszym zamknięciu skrzydeł ołtarzowych widzimy malowane już sceny z życia patrona katedry, świętego Jana Chrzciciela. I wreszcie ostatnie zamknięcie ołtarza, które prezentuje nam postacie ojców Kościoła, czyli twórców teologii katolickiej, Grzegorza Ambrożego, Hieronima i Augustyna. Jedna z tych postaci, jak sądzimy, jest też takim portretowym przedstawieniem samego biskupa Jerina, który w taki jakby trochę ukryty sposób, ale uwiecznił się też wśród postaci przedstawionych na ołtarzu. Biskup Jerin zlecił wykonanie ołtarza dwóm artystom. Byli to malarz Bartolomeusz Fichtenberger oraz złotnik Paul Nitsch. Znana rodzina złotnicza we Wrocławiu wówczas. Wszyscy synowie Nitscha również byli złotnikami. O Fichtenbergerze wiemy niezbyt wiele, o jego życiorysie zachowało się niewiele dzieł. To jest jedynym sygnowanym dziełem przez tego malarza. Natomiast bardzo wysoka klasa jakby malarska tych przedstawień no, każe popatrzeć nawet na twórczość Fichtenbergera jakby nowym okiem. Rzeczywiście to są tutaj jakby i nawiązania do malarstwa włoskiego, co nie powinno zresztą dziwić, bo biskup Jerin jakby no, jako kapelan Gwardii Szwajcarskiej w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie z pewnością ze sztuką włoską się zetknął, miał tą, prawda, szerszą perspektywę, jakby można powiedzieć, artystyczną i kulturową. Ci dwaj artyści, to też jest taki ciekawy wątek, byli protestantami, to byli luteranie, mimo wszystko nie przeszkadzało tu zupełnie w zleceniu takiej znaczącej pracy jakby dla Kościoła katolickiego, dla katedry wrocławskiej. Oczywiście różnie można to rozumieć, w każdym razie pewnie nie wszędzie w Europie byłoby to możliwe, gdzie często ten konflikt religijny przybierał formy bardzo ostre. Tu najwyraźniej tak nie było. Pewna jakby tutaj można powiedzieć przewaga czy priorytet jakby sztuki nad różnicami wyznaniowymi. Zresztą choćby rodzina Nitschów nawet była pod, można powiedzieć, szczególną opieką biskupa Jerina. Także tutaj te losy jakby w religii na Śląsku też się dziwnie plotą, bo protestanci byli twórcami ołtarza zleconego przez katolickiego biskupa. Protestanci ten ołtarz uratowali podczas wojny 30-letniej, podczas zagrożenia i kiedy Ostrów Tumski został, Wyspy Tumskie zostały zajęte przez wojska szwedzkie i saksońskie. To wówczas te najcenniejsze elementy ołtarza schroniła, jakby uchroniła Rada Miejska Wrocławia, protestancka Rada Miejska. Szwedzi też zniszczyli coś niecoś, skądinąd też protestanci, więc wszystko to razem bardzo skomplikowane. Otwarty ołtarz prezentuje nam figury ze złoconego srebra. To są właśnie dzieła Paula Nitscha, wrocławskiego artysty. Widzimy tu przede wszystkim w środku ołtarza
wspaniałą scenę ukrzyżowania z postaciami oczywiście Chrystusa, Matki Boskiej i świętego Jana Ewangelisty. W skrzydłach bocznych mamy natomiast postacie świętych patronów, poczynając od świętego Jana Chrzciciela, patrona Katedry Wrocławskiej i miasta Wrocławia, świętego Wincentego, patrona kapituły katedralnej, wreszcie świętego Andrzeja, apostoła, który jest patronem, imiennikiem jego jest sam, był sam biskup Jerin, więc stąd też święty Andrzej. I wreszcie postać świętej Jadwigi Śląskiej, wiadomo, księżna z rodu von Andechs. Śląska święta to jakby też był taki znaczący gest w owym czasie, w ogóle przywrócenie kultu świętych. Nicz, że tak powiem, zyskał wiekopomną sławę dzięki tym, to po prostu żaden ze złotników wrocławskich nie miał jakby okazji podjąć się tak wielkiego przedsięwzięcia jak Paul Nicz. Także ten walor artystyczny był jakby oczywisty, to było zrozumiałe. No, liczył się też pewien splendor, prawda, srebrny kruszec, wiadomo, ogromna wartość tego dzieła też miała znaczenie. Ten ołtarz, tak jak i mówię, właśnie przez te postacie jego twórców można powiedzieć, że nie był jakby, nie stanowił jakby znaku konfliktu, prawda, pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że był też pewnym takim symbolem jedności, choćby nawet na polu sztuk artystycznych. Za nami tutaj, że pokażę, widoczna jest właśnie ta centralna szafa ołtarzowa. To jest ta najważniejsza część, najważniejszy element odtworzony przez naszych konserwatorów. I to też trzeba przyznać, było bardzo trudne zadanie, ponieważ dysponujemy właściwie jedynie dokumentacją fotograficzną. Nie mamy innych materiałów typu dokładne pomiary. Na przykład to niestety się w żaden sposób nie zachowało. Nie mamy takiej dokumentacji, jaką sporządzilibyśmy dzisiaj, choćby, nie wiem, fotogrametrię czy coś w tym rodzaju. No mamy to, co mamy, trzeba było na tym bazować, więc jakby problemem było ustalenie precyzyjnych wymiarów i to nie tylko w sensie wysokość, szerokość, ale jak Państwo zobaczą, to jest dosyć złożona konstrukcja, która ma tą taką wnękę mieszczącą srebrne figury, bordiurę ozdobną. W każdym razie tutaj jakby wymiary zależą od siebie wzajemnie. Jeśli byśmy się gdzieś pomylili, okazałoby się później, że montaż elementów srebrnego wystroju byłby niemożliwy. Więc na błąd sobie nie można było pozwolić i z tego względu nasi konserwatorzy musieli zbudować makietę ołtarza w skali 1:1, czyli całą szafę wykonaną z płyt MDF, ale to tylko właśnie był to taki model, makieta. Model roboczy, który służył ustaleniu wymiarów tak naprawdę, żeby mieć pewność właśnie, że nigdzie już nie ma pomyłki. Po ustaleniu tego już jakby następna faza to już była praca ze szlachetniejszym materiałem, czyli z drewnem dębowym. Z takiego bowiem była ta szafa oryginalnie wykonana. I w tej chwili już mamy tutaj szafę z drewna dębowego, która musi zostać pozłocona. Elementy bordiury są złocone złotem płatkowym. To już właściwie praca jest właściwie na ukończeniu. Następnym etapem będzie pokrycie powierzchni tkaniną. To jest specjalny aksamit o jedwabnym włosiu, który nawiązuje do zachowanych fragmentów tkaniny, które są widoczne na skrzydłach bocznych. Kiedy to będzie już za nami, a to już niedługo, więc wtedy przyjdzie czas jak gdyby na montaż całości, ustawienie ołtarza w pozycji pionowej. No nie zachował się też napis fundacyjny, wspaniała tablica, która upamiętnia i biskupa Jerina i te 10 tysięcy talarów, tą fundację. Właściwie można powiedzieć, że te wszystkie prace przy ołtarzu są wykonywane tak naprawdę tymi samymi technikami, co w XVI wieku. Można powiedzieć, że inaczej się nie da. Nie ma tutaj dróg na skróty. Jeśli chodzi o pracę ze srebrem, niczego lepszego tutaj nie wymyślono. Są to klasyczne techniki repuserskie i specyficznego podejścia, bo jak gdyby no, na tą skalę jakby tego typu dzieła już właściwie dziś nie powstają. To są już, można powiedzieć, techniki historyczne.